Serdecznie witam w niedzielę 9 stycznia. Kilka dni temu przeżywaliśmy święto Epifanii, zwane w tradycji katolickiej świętem Trzech Króli. Rozpoczęliśmy tym samym taki czas w Kościele, kiedy zwracamy uwagę na korzyści wynikające z objawienia się Boga ludziom w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I ledwo wspomnieliśmy mędrców ze wschodu, kilka dni temu śpiewaliśmy kolędę Mędrcy Świata Monarchowie, a dziś już w pierwszą niedzielę po Epifanii obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. To też jest część Jego objawienia. Jakże poruszającego obrazem Jezusa stojącego wraz z grzesznikami w kolejce do chrztu upamiętania. Jan Chrzciciel wiedział doskonale, że jest to rzecz nie do pomyślenia. By Syn Boży miał z czego się upamiętać, jak inni? Oczywiście, że nie. Ale Jezus u progu swojej działalności zaznacza w ten sposób, że grzechy tych ludzi obok Niego to jest Jego sprawa. On nie staje z daleka, by podkreślić: mnie wasze grzechy, wasze upadki, wasze słabości są obce. Lepiej zachowajmy dystans, bo ja jestem doskonały, a wy nie. To nie jest Bóg, którego wyznajemy. To my jesteśmy mistrzami w tworzeniu granic, podziałów na takich czy innych, lepszych czy gorszych, zbawionych, niezbawionych, tych, co mają szansę na Bożą miłość i tych, którzy absolutnie nie mają co liczyć, że Bóg się nad nimi zlituje. Jezus w dniu swego chrztu daje wyraz swojej nieskończonej miłości, podobnie jak i krzyż i wszystko, co uczynił Jezus dla Ciebie i dla mnie. Dlatego czas Epifanii w Kościele jest tak mocno związany z wdzięcznością, bo wiemy, że bez Ewangelii, bez krzyża, bez zmartwychwstania Pana Jezusa nic nie jesteśmy w stanie zrobić, nic nie może nam pomóc. Żadne starania religijne, żadne wysoko moralne postępowanie. Ciężar naszych win w porównaniu do Bożej doskonałości jest zbyt wielki. Przepaść między nami jest zbyt wielka i tylko Jezus sięga poza tą przepaść i mówi: chodź, uchwyć się mnie, uratuję cię, pomogę ci. Dlatego chyba Izajasz mówi w wierszu podanym na dzień dzisiejszy z książeczki z Biblią na co dzień: biada tym, którzy polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne, i w jeźdźcach, że bardzo silni, lecz nie patrzą na świętego Izraelskiego i nie szukają Pana. Bo dopóki wierzysz w coś innego niż potrzeba Jezusa, nie ma dla Ciebie ratunku ani zbawienia. Nie daj się zwieść sobie albo innym. To ostrzeżenie podaje także autor Listu do Hebrajczyków w rozdziale 2, gdzie czytamy: dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Życzę Ci dużo radości i wdzięczności z tego, że Bóg w Jezusie objawił swoją miłość. Dzięki temu nie musimy się bać. Jest dla nas nadzieja. Tylko wytrwaj w tym, co głosi Bóg przez Ewangelię. Dobrego dnia i dobrego tygodnia.